Dobra, widzowie, teraz wam pokażę tak na szybko, 8 minut. Nie wiem, czy to oglądaliście. Chciałem wam pokazać, jak wygląda gala Marcina Najmana. To 8 minut i idziemy grać. Partiatix! Yeah, To na szybko. To, ale to zobaczcie, tu są tacy wystrzeleńcy, że... No naprawdę, ale zobaczcie sami. Ja tylko oglądał. Wy się śmiejcie ze mną. Witam Państwa bardzo serdecznie na drugiej konferencji prasowej przed galą MMA VIP 2. Z uwagi na to witam serdecznie tutaj dzisiaj ze mną D. Tyler, Dominik Tyman, Daniel Kaczmarek, dwukrotny mistrz Polski na żużlu, Szymon Taksi Złotuwa, No, jest osiągnięcie do MMA. Kamil Wieczorek, Na motorze chyba i teraz wjedzie na tak, kolega walkę. Stefanów, Kacper, Nie Krystian, a mogę. nawet Krystian Stefanów, przepraszam cię, Krystian, i Sebastian Co tam Tronila. się robi na tym Przed żużlu, nami dupa? Michał Przybiłowicz, polski Ken. Zapraszam serdecznie, Michał. O, patrzcie, to jest ten, co się ma z No, bonusem bić. jak się Patrzcie czujesz to. dzisiaj w towarzystwie, Patrzcie, gdzie jak on... tak dużo Po prostu testosteronu, że tak patrzcie. powiem, kipi naokoło Patrzcie. i czy Tu nie jest. żałujesz swojej decyzji, aby wejść w świat sportu walki? Jest git. Super, On się ma z bonusem bardzo się bić. cieszę. A powiedz mi, czy ty już rozpocząłeś treningi przed tą trzecią edycją, czy na razie po Waży prostu 60 bardziej kilo. Tak szukasz poza tym. możliwości treningowych? Jak to u ciebie wygląda? W ogóle z jakim sportem miałeś do czynienia do dzisiaj? Jest git. Bardzo ci, Michał, dziękuję. No i tyle. Powiedział, co Proszę wiedział. Państwa, w tym miejscu Co to jest? To jedziemy jest od lewej cyrk. strony. D. Tyler, Z jak 19 przygotowania, wieku. jak forma? Siemanko. Zrzuciłem bardzo dużo. Przygotowałem się też bardzo dobrze pod niego, więc czekam. Sebastian, co ty na to? Dawaj, Menel. Kurwa, Menel? No to chodź. Zabicie. Nie, no Jezu. O Boże. Zaskoczenia. Panowie, dobra, Sam się panowie, rzucił, no panowie, nie mogę z już. tego momentu. Bo ci To się przyda oglądałem jeszcze. wcześniej. Dobra, już. O Boże, już! Ej! Już! Kurwa, siedzącego? No Kurwa, kurwa, połóż siedział! się. Siedzi to syntol. No. Nie no, ciężko, widzowie. Dobra, chłopaki, dzisiaj już chyba wystarczy, Nie ale mieli, dobra, że jest. panowie, dobra, to zrobimy face to face. Bardzo ciężko. Witam Państwa bardzo serdecznie podczas drugiej części Brak konferencji Pudziana! przed galą MMA VIP 2. Po kolei. Adrian Cios, witam serdecznie. Rysiek Szczena. Ten jest dobry. Krystian Ten Pudzianowski. Rysiek, patrzcie na niego. Żurom. On tu będzie dymy robił. Ten Rysiek. Rolnik zabijacz. Psychotrop. On jest taki. Drodzy Ojojoj. Państwo, Miklasz, nowa postać podczas naszej Nie konferencji. widzisz mnie, brak, zaraz Witam cię zobaczę. serdecznie. Fidżik i antykonfident. O, patrzcie teraz, patrzcie Chciałem teraz. teraz Fidżika zapytać o to, To są dymy, patrz, jak patrz. odbudował się, Patrz, czy się już odbudował po przegranej z Taksi Złotówą. Wiemy, że walczysz teraz z dużo cięższym rywalem. Fidżik, kilka słów od ciebie. Marcin, dzień dobry Państwu. Przede wszystkim chciałbym tylko powiedzieć tyle, że z tego miejsca rezygnuję z walki. Dziękuję wszystkim kibicom. Niestety Przyszedł tego tutaj na gali są równi i równiejsi. Jeżeli potrafisz zapłacić dobre pieniądze komuś innemu, a komuś, kto pociągnął ci pierwszą galę, nie potrafisz, to ja w tym momencie dziękuję bardzo. Pozdrawiam was serdecznie, a tobie, Marcin, dziękuję za współpracę. Nie ma sprawy. Nie ma Dziękuję. sprawy. Nara. Dymy. Słuchaj. Ale wytarł kolano. Nice. To jest ten, co Jest się ma Tomasz bić za Sik, rywal Wysantego. Krystiana Pudzianowskiego. Odnalazł się w odpowiednim momencie. No i okej. Psychotrop, jak u ciebie? Że brat Pudziane tu się bije, to Z serio. tematami sportowymi? Nie, no ja bardzo sportowo, Teraz blisko dymy. 10 kilo zrzuciłem, więc się przykładam. A odnośnie mojego przeciwnika, to uznałem, że tym razem nie będę go, przynajmniej postaram się go nie Teraz obrażać, największe dymy tylko będą. nakreślę sytuację i wyjaśnię, albo pokażę to, że jest
kurwa mitomanem. Cały czas gada o tym, że on to robi wszystko dla rodziny i tak dalej. Bo tak dokładnie jest. Robię to właśnie dla rodziny. Dlatego, no, żeby zarabiać pieniądze. Że tam kochasz swoją żonę. Ale ten taki Mirek typowy. Fajny. Żonę. Spójrz. Wiesz, co to jest? Patrz. Jeżeli Mateusz Borek ma kopyto, to Rysiek ma najwyżej kopytko. Ja nie będę tego pokazywał. Od Ryśka. Dlaczego wysyłasz zdjęcia do mojej koleżanki? Ja? Tak. Ja takich rzeczy nie robię. Stary, no nie będę pokazywał. Ja nie. Tobie mogę pokazać, patrz. Patrzcie to. No kurwa. Twój czy nie twój? No niestety, nie mój. Jest napisany, stary. Podpisany? Tak. Ale to jest podpisany. Nie mój. Nie mój. Stary. Nie mój. W tym momencie chciałem przejść do ostatniego zestawienia, gdzie będziemy mówić. No nie mogę, impostor. Żurom. Antykonfident. Nie, no to jest... Jak na dzisiaj forma, waga do góry, na dół, jak to ten wygląda? Ten Szczena to jest oro. Moja forma jest najgorsza, jaką miałem w całym życiu. Jestem po tej operacji parę miesięcy. Nie mój. Jakie mam problemy, ale nie płaczę tak, że nie wyjdę do walki czy coś, bo nawet o kulach abym wyszedł. I w ogóle na YouTubie zarzucają mi w komentarzach, że jestem na sterydach i tak dalej. Ci, którzy piszą u niego... Fabiana pozdrawiamy. Pozdrawiamy, to ja proponuję coś takiego. Ja z Żuromem tylko, my dwóch... Raz, dwa. Zamknij pizdę, kurwa. Ty zamknij mordę. Nie mogę. No co? Jesteś kurwa elegancki. Tak, jestem elegancki właśnie. Tak? Panowie, Tomek ma urodziny. To jest. 100 lat i wszystkiego najlepszego dla Tomusia. Co tam się w ogóle dzieje? Ażuram do wora. Antykonfident do jeziora. Umiem pływać, kurwa, tumanie. Jeszcze wiem, że Przychotrom chciał zabrać głos. No, cześć Andrzej. Uprzedzałem cię, że będę z tobą rozmawiał na Szczena, leci Szczena dalej. Nie będę się ubliżał, nie będę się tutaj wyzywał. Nie, dobra, słuchaj, ale wiesz, słuchaj, wydaje mi się, stary, słuchaj, to tak jak ja na przykład, ja nie popieram Owsiaka, ale popieram orkiestrę, wiesz, to jest nieuczciwe, rozumiesz? Ta woda, kurwa? Nieuczciwe. Nie, słuchaj, nie, Andrzej, o co mówię na razie, no? Słuchaj, nie pójdę siedzieć, ale możliwe, że pójdę jeszcze siedzieć. Dobra. Słuchajcie. Boże, słuchajcie. Ja nie mogę z tego. To jest tak dobra. Tomek. Nie poczynamy. Ale to poczekaj, ale to było coś na rzeczy? Jezu. Było coś na rzeczy? Ona była piękniutka. Uf, caliente. Jeszcze raz, mi chodziło o to, Jezus Maria, na czym on jest, Christian, że tak gnosi? Ja wiem, że to nie jest taka, że tak powiem, codzienna sytuacja. Na dziurę w płocie się zarażył ci. Natomiast powiedz mi te wszystkie rzeczy, które dobra. Się tutaj dzieją na tej... Dziękuję, Zoe. Fa... Co? Fany Champ. Dzięki bardzo. Dzięki, witam cię w rodzince. Konferencji nie sprawią, nie że ty będziesz trochę zdekoncentrowany i za bardzo się zafrapujesz tym wszystkim, co się dzieje dookoła, a nie walką. Jest taka szansa, czy nie? Nie, no słuchaj. A to ja jest brat Pudziana, ty. Ale serio, że ktoś, kto jest bratem Pudziana, idzie na taką galę, to naprawdę, on musi mieć gigantyczne długi, że mu komornik już do drzwi puka. No niemożliwe, żeby brat Pudziana szedł na taką gówno galę, no przysięgam. Dobrze. Moi drodzy, kończymy ten panel, resztę zobaczycie już w piątek w oktagonie. I cóż, do zobaczenia, cześć. No nie wiem, czy on tam poszedł, naprawdę nie wiem. Idzie tutaj, żeby się wybić, ale on się bił na większych galach dużo już. Jest. Cześć wszystkim. No i ponownie przepraszam, Rychu Szczena. Dokładnie. Wybaczcie, jestem przeziębiony, mam nos zapchany, mam problemy z zatokami. Ty widzowie, a on nie jest z tej, co była taka dyskoteka, wiecie, takie techno. On tam nie był na tym filmie? Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Zoe podkreślenie funny tak? Dał na Golibordę 5 zł. Będzie liga z widzami grana. Nie wiem, zaraz idziemy na inne gry. Będę miał operowane polipy. A nie wiem. Wybaczcie, jestem przeziębiony, mam nos zapchany, mam problemy z zatokami. Będę miał operowane polipy. Co robisz, Szczena? Ty czekaj,
On ma rozcięte chyba. Będę miał operowane polipy. Co mu się stało? Przed walką chcesz odstawić, czy wchodzisz po prostu na spontanie do walki? Wiesz co, mam umowę taką, wiesz, z moim trenerem, jeszcze nie zacząłem treningów, że w sobotę, z soboty na niedzielę mogę sobie cyknąć, a tak to cały tydzień na sport. Widać. Nie pykło niestety, wezmę tą walkę. No i generalnie się rozmawiam z Krystianem, mamy dać sportową walkę. Nie ma to być jakieś tam napierdalanie się za przeproszeniem i jakieś tam ostre grzmoty, tylko sportowa walka, jak wygra lepszy. Lepiej przygotowany technicznie i kondycyjnie oczywiście. Mam nadzieję, że tak będzie, że to potrwa 3 rundy, a nie tylko, nie wiem, tam 30 sekund. Ty jesteś człowiekiem, który bardzo lubi się bawić, lubi taki styl życia, po prostu szalony i tak dalej, więc zrobię kurwa wszystko. Ty aż trzeba coś powie tu? Zleciało mi. W swoim świecie widzę. Sorry. A to mogę zapytać, to ty nigdy nie walczyłeś w MMA? Nie, walczę ze sobą tylko. I po prostu odważasz się z Krystianem wyjść? No to dlaczego nie? No, trzeba przyznać, że naprawdę, bo tutaj... Mega odwaga, bo ja ci powiem szczerze, że w swoim przypadku no ja bym się bał z nim wyjść, nie? Duży rozgłos. Show to będzie po walce. Czemu on raz piłku szczul? A ja nie wiem, czy tu nawet dzieje na tym filmie. Chyba pojary się po raz drugi. Ale się zebrał. Show to będzie po walce. Dokładnie. Chyba pojary się po raz drugi. Powodzenia. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich widzów. Nie, no dobry ten Szczena, mógłby na High League zawalczyć, nie? KKK, uciekamy. Może być ban. Pokaż tego, jak tańczy. Gdzie to masz? No nie wiem, czy to on, bo to nie mszo Polska nawet. Ale podobny jest. To on podczas walki. Ty chyba, że to Polska, bo to chyba Stachurski leci w tle. Ale Stachurski też trzyma bić.